i osoby życia konsekrowanego, szanowna pani konsul wraz z wszystkimi pracownikami Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polski we Lwowie, szanowni przedstawiciele polskich organizacji społecznych Lwowa na czele z panem prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, drodzy żołnierze, umiłowani bracia i siostry, w dniu, gdy nasz naród świętuje odzyskanie niepodległości, Słowo Boże uczy nas bardzo ważnej postawy, jaką jest wdzięczność. W odniesieniu do ojczyzny wypływa ona ze zrozumienia dziejów, ze zrozumienia wartości, jakie one niosą oraz z tego, co dzięki nim posiadamy. Najstarszemu pokoleniu staje w tym momencie przed oczyma historia ich życia z przykrymi niestety przeżyciami ostatniej wojny, która naznaczyła ich dzieciństwo i ukształtowała na długie lata życie. Młodszemu pokoleniu przypominają się lata zniewolenia powojennego i służba obecnej obcej ideologii, która chciała zabrać im poczucie przynależności do dziejowego bogactwa historii ich przodków. Najmłodszemu zaś pokoleniu to, co zobaczą w telewizji lub usłyszą od dorosłych na temat ojczyzny, staje się obrazem i fundamentem ich świadomego wpisywania się we współczesne kształtowanie oblicza Polski na arenie świata. Wszystkich nas jednak łączy troska o ten wspólny dom, który ma na imię ojczyzna. Dlatego spotykamy się na mszy świętej, w jej intencji dziękując Bogu za wolność, przepraszając za wszelkie zło i zgorszenie, jakie dzisiaj dokonuje się na naszych oczach, oraz prosząc o opamiętanie dla czyniących zło, o błogosławieństwo i ustanie wszelkiego zagrożenia. W tych jakże niespotykanych czasach winniśmy łączyć swe siły i porzucając wszelkie podziały i niezgodę, tak jak to było 100 lat temu, o czym świadczą groby na cmentarzu Orląt, w jedności zatroszczyć się o teraźniejszość naznaczoną koronawirusem i jakże nieodpowiedzialnym i pełnym pogardy podejściem do życia. Wymaga tego miłość ojczyzny i pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć, ponieważ ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze – swoje życie. Święto Niepodległości uświadamia nam tę wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej ojczyzny. Dziś wspominamy ich, modlimy się za nich, aby dane im było cieszyć się ojczyzną niebieską. Miłość ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przyszłości. Miłość ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Wszak jak pisał Cyprian Norwid, ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.
nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą posiadamy, mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. Trzeba jej właściwie używać z myślą o dobru wspólnym. Moi drodzy, zdajmy sobie sprawę, że wolna ojczyzna, jest dla nas wielkim darem, ale jest ona także wielkim zadaniem. Niech więc dzisiejsza uroczystość uwrażliwi nas na sprawy społeczne i narodowe. Niech ożywi pamięć, która ogarnia dzieje zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu leżało dobro ojczyzny. Niech nam uświadomi, z jak wielkiego dorobku przeszłości korzystamy. Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa. Podejmujmy wciąż trud odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju. Niech Bóg błogosławi naszym szlachetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszą ojczyznę.